Witajcie, mamy pyszne chrupiące gofry, a teraz trzeba do nich zrobić kawkę. Przy okazji zapraszam Was na film z opinią o naszym ekspresie Philips Latego 3200 po kilku miesiącach użytkowania. Tak więc zróbmy sobie razem kawkę i słuchajcie, włączmy nasz ekspres. Jak zastanawiacie się, po co jest tutaj podstawiona ta szklanka, to przeważnie cały czas tak mamy. Zaraz zobaczycie, ekspres po włączeniu przepłukuje się, to samo robi tuż po wyłączeniu się. Dlatego my dla bezpieczeństwa trzymamy tutaj tą szklankę, raz na dzień, raz na dwa dni opróżniamy ją. Dzieje się tak ze względu na jakość kawy, naprawdę nie mamy na co narzekać, kawka jest przepyszna, on przepłukuje sobie dyszę, żeby wszystko było świeżutko zaparzone, bez jakichś tam resztek kawy poprzedniej. Jak widzicie, ta woda jest troszkę zabarwiona, także coś tam zawsze zostaje w tym ekspresie. Odłożę już tą szklankę na bok. Pojemnik na mleko wyjęłam właśnie z lodówki, dlatego jest zaparowany. Tak go sobie przechowuję, nie mamy konieczności wylewania i mycia za każdym razem. Robię to raz na kilka dni, co jest mega wygodne. Kolejną mega wygodną rzeczą, podstawię sobie tutaj już szklankę na moją kawę, jest według mnie to, że on nie ma żadnej pokrywki z góry. To znaczy, ta pokrywka jest i możemy ją sobie założyć, wkładając do lodówki, natomiast nie ma czegoś takiego, co jest założone tutaj na górze na stałe, co uniemożliwia nam dolewanie mleka w trakcie parzenia kawy. Jest to wygodne, ponieważ zrobię sobie jedną czy dwie kawy, potrzebuję dolać mleka, nie muszę niczego demontować, tylko dolewam tędy górą. Jeśli chodzi o samą kawę, ja sobie zaprogramowałam pod moje szklanki. Zrobimy sobie teraz moją ulubioną latę. Jak sobie kliknę, to zawsze wskakuje tutaj kawa, która ostatnio była parzona. Ustawienia kawy, które były ostatnio wybierane. Także ja mam swoją ulubioną latę, mąż ma swoją ulubioną cappuccino, jak widzicie 3x3, czyli wszystko na maksa. Ja mam średnią moc, największą wielkość i największą piankę. Jeśli chodzi o ustawianie wielkości kawy, możemy ustawić tylko ten największy stopień. Nie mamy wpływu na stopień pierwszy i na stopień drugi, natomiast teraz mi się przypadkiem przestawiło, możemy ustawić tylko ten stopień trzeci. Ja sobie właśnie pod te szklanki, które mają 400 ml, mam też takie drugie podobne, ustawiłam i latte, i cappuccino. Robimy. Najpierw wspienia mleko. Warto dodać, że to wspienianie mleka możemy w każdej chwili zakończyć, przerwać tym przyciskiem i wtedy skończy się wspienianie mleka i zacznie się lanie kawy. Jak na przykład uważamy, że pianki jest za dużo lub tyle nam mleka wystarczy, a chcemy, żeby już poleciała kawa, możemy to zastopować i wtedy poleci kawa. Ja sobie zaprogramowałam tak na styk i czasem, w zależności od mleka, bo też nasza pianka zależy od mleka. W tym ekspresie są to naprawdę niewielkie różnice, ale najlepiej według mnie spienia mleko 3-2 z kartonu schłodzone w lodówce. I ta pianka jest wtedy najbardziej sztywna i najdłużej się utrzymuje. Właśnie o tym zaczęłam mówić, że ta pianka minimalnie się różni i czasami przy moim ustawieniu niestety wyjdzie mi tutaj, o, dotknie tych dysz. Także przecieram później papierem, a poczekajmy, niech ta kawka się ustabilizuje i zobaczycie, jaka jest piękna. Minimalnie mi dotknęło tych dysz dzisiaj. Mrugami, może zauważyliście? Że mruga mi Aqua Clean, bo mam filtr do wymiany, ale zaraz sprawdzę, żeby Wam powiedzieć, ile używaliśmy
ile używaliśmy na tym pierwszym filtrze. Ok, to możemy sobie zdemontować i włożyć do lodówki. Kawka wygląda tak, postawmy ją obok. Pół roku. Słuchajcie, sprawdziłam. Zakupiony był na samym początku czerwca, więc pół roku mieliśmy ten jeden filtr, bo jest początek grudnia właśnie. Jeśli chodzi o czyszczenie ekspresu, to zostawiam Wam odnośnik u góry, w jaki sposób ja to robię. Nagrałam Wam oddzielny film, ale naprawdę jest to banalna sprawa i robi się to szybko i robi się to raz w tygodniu. Jak napełni nam się tacka, co dzieje się częściej, tutaj mamy taki czerwony punkcik, który im więcej wystaje, tym więcej tam jest wody, to biorę i po prostu wylewam, ale nie myję jej. Myję ją raz w tygodniu. Tak samo robię z pojemnikiem na fusy. Jak jest już pełen, tutaj jest akurat, jest prawie pusty. Jak jest już pełen, zaświeci się Wam kontrolka. O ta, że należy wysypać fusy. Zabieram i opróżniam. Myję to raz w tygodniu. Tak samo cały mechanizm zaparzania kawy myjemy raz w tygodniu. To powiadomienie jeszcze nigdy nam się nie pojawiło. To jest wymagane czyszczenie, odkamienianie. Jeśli chodzi o zwykłe kawy, powiem Wam szczerze, że ja nie robię, tylko okazjonalnie, jak ktoś nas odwiedzi, to robimy te kawki tutaj same czarne. My korzystamy tylko z cappuccino i z latte. Super jest też funkcja parzenia wody. Zaraz Wam pokażę, zaparzę sobie moje ulubione ziółka. Podstawiam duży kubek, woda się leje tędy, pamiętajcie, ja czasem o tym zapominam. Gorąca woda i ustawiam na maksa wielkość tej wody jakby. Jak będzie za dużo razy to kontrolować, można zastopować w każdej chwili. I od razu w sekundzie leje nam się wrzątek. Jest to bardzo przydatne, też jest to plus, bo uzyskujemy tyle tego wrzątku, ile potrzebujemy. Nie musimy zagotowywać w czajniku nie wiadomo jakiej ilości wody. To będzie się lało dość długo, bo leje się małym strumieniem. Jest też taki sposób, w jakim można spienić samo mleko, które mam tutaj, bo nagrywałam właśnie dla Was oddzielny filmik. Dla dzieciaków super sprawa, albo dolać im do jakiejś gorącej czekolady, do kakao, albo po prostu spienić mleko, chętnie wtedy piją. Będzie odnośnik tutaj na górze, nagrałam taki szybki filmik, w jaki sposób można to zrobić w tym ekspresie. Zobaczcie, już jest coraz więcej. Jest to miejsce na kawę mieloną. Kilkakrotnie korzystaliśmy z tego, bo dostaliśmy akurat kawę z mieloną, a tu wsypujemy ziarno. I słuchajcie, tutaj mamy tą przykrywkę. Jest uszczelka i naprawdę tych ziaren nie czuć. Teraz otwarłam, automatycznie czuję aromat, a jak jest ta pokrywka założona, tych ziaren nie czuć, więc podejrzewam, że one jakoś tam bardzo nie wietrzeją. Tutaj mamy ustawienie, jak grubo ma nam mielić kawę. Jak było fabrycznie ustawione na mniej więcej pół, to jest chyba 12-stopniowa skala, my mamy w połowie to ustawione. Tak, nie zmienialiśmy tego, bo taka kawa nam odpowiada. Jak wolicie grubiej zmielone, drobniej zmielone, możecie sobie to zmienić. A zobaczcie, to jest ta moja kawa, która stoi tutaj już naprawdę trochę czasu, bo ciągle nagrywam, gadam i nie mam czasu jej pić. I jest zrobiona pianka z mleka 3-2% i ładnie się utrzymuje. Jakbym zrobiła z 1,5%, nie byłoby prawie już śladu po tej piance, albo by była taka mizerna. Tutaj wysuwamy sobie, jest tak fajnie ukryty, bo z przodu go nie widać, pojemnik na wodę. Jest dość pojemny, wystarcza spokojnie na kilka kaw. Oczywiście jak zwykle, o tutaj zobaczcie, jest znaczek. Jak się zaświeci kontrolka, musimy dolać wodę. Jak zwykle, właśnie najczęściej zdarza się to wtedy, jak chcemy kawę zrobić na szybko, no ale zlew mam niedaleko, także w sekundzie jestem w stanie to zrobić. Ziółka gotowa, kawa gotowa. Ogólnie podsumowując cały ten ekspres, jesteśmy bardzo z niego zadowoleni, korzystamy z niego codziennie. Wcześniej mieliśmy taki ekspres, który miał kolbę, trzeba było nasypać zmieloną już kawę, wymyć kolbę za każdym razem. Ten pojemnik na mleko był straszny, jeśli chodzi o czyszczenie, a już nie wspomnę o tym, że ten ekspres był bardzo awaryjny. Na kanale macie filmiki, jakbyście byli zainteresowani, co to za sprzęt był. Jest kilka filmików na jego temat.
to jest po prostu przeskok z tamtego sprzętu na ten, to jest po prostu niebo a ziemia. Inaczej nie powiem. Ten jest wygodny, kawa jest przepyszna, piękna przy okazji, najważniejszy jest smak. Kawy testujemy, jesteśmy w fazie testów, raz kupujemy taką, raz taką. Może nie będę polecać, bo to jest, zależy od indywidualnych upodobań. A właśnie, jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy, jeśli chodzi o głośność. No przez internet, przez filmiki ciężko to określić, natomiast jak ja mam porównanie do tamtego ekspresu, to wydaje mi się, że całe parzenie i spienianie mleka było głośniejsze niż tutaj mielenie kawy. Niektórzy narzekają, że on jest głośny. Tak szczerze nie mam porównania do innego ekspresu tego typu, który mieli kawę i ma młynek. Natomiast mi ten dźwięk w zupełności nie przeszkadza. Nie wiem, nie zwracam uwagi, nie jestem wrażliwa aż tak na ten dźwięk. Jest ok, kawa jest pyszna, no zmielić jakoś musi, także nie mamy co narzekać. Na razie służy nam bezawaryjnie, jest używany codziennie. I mam nadzieję, że na długo tak zostanie. Mam nadzieję, że tym filmem przybliżyłam Wam troszeczkę użytkowanie tego ekspresu i to, jak u nas się sprawdza. I że teraz łatwiej podejmiecie decyzję o zakupie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.